Witajcie kochani, Marzena Śmigielska, kolejna Energy Boost Środa. Ostatnio obiecałam Wam, że powiem Wam co nieco o postanowieniach noworocznych. Większość ludzi ma tak, że gdy żegna stary rok, zamyka w swoim życiu pewien etap i pełen optymizmu, energii życiowej, być może spowodowanej zabawą sylwestrową czy czasem odpoczynku, postanawia coś w swoim życiu zmienić, zrobić coś nowego. I co robi? Robi oczywiście postanowienia noworoczne. Jak one wyglądają? Najnowsze doniesienia mówią, że nie jesteśmy w tym oryginalni. Jak co roku chcemy rzucić palenie, zrzucić z 10 zbędnych kilogramów, rozpocząć ćwiczenia, prowadzić zdrowy tryb życia, zdrowo się odżywiać i oczywiście wiele innych. A, no i jeszcze nauczyć się języka. Według najnowszych badań Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że tylko 8% społeczeństwa ma szansę na zrealizowanie swoich postanowień noworocznych. Dlaczego tak jest? Z moich obserwacji i własnego doświadczenia wynika, że żeby takie postanowienie noworoczne mogło się spełnić, musi być postawionych 5 warunków. Pierwszy to taki, aby zapisać sobie swoje postanowienie. Dlaczego? Otóż okazuje się, że kiedy zapiszesz sobie to, co postanawiasz, wzrasta prawdopodobieństwo realizacji tego o 42%, a więc zapisz sobie swoje postanowienie na kartce, w swoim notatniku, na lustrze w łazience, gdziekolwiek chcesz. Drugi element, żeby takie postanowienie mogło się sprawdzić, to znajdź swoją grupę wsparcia. Oczywiście nie chodzi tu o wiele osób i nie chodzi też o taką osobę, która będzie czekała na to, aż powinie ci się noga i powie, a nie mówiłam. Chodzi tu bardziej o taką bliską Cię osobę, która będzie oczywiście o tym wiedziała, będzie Cię motywowała do działania, będzie Cię o tym przypominała i będzie po prostu trzymała za Ciebie kciuki. Trzeci element postanowienia noworocznego to przede wszystkim, aby był on realny, bo jeśli postanowisz sobie 1 stycznia, że w lipcu wejdziesz na Mount Everest, no to nie oszukujmy się, po prostu nie masz na to szans. Albo chociażby zaczniesz uczyć się angielskiego 5 razy w tygodniu, ale do tej pory nigdy tego nie robiłeś. No nie oszukujmy się, to się po prostu nie uda. Czwarta cecha to, żeby był on określony w czasie. Zapytasz mnie dlaczego? No bo jeśli chcesz na przykład rzucić palenie, to przecież nie będzie to trwało cały rok. I może się okazać, że na koniec stycznia masz już swoje postanowienie zrealizowane i wtedy możesz sobie postanowić nowe. I tu dochodzimy do najważniejszego, moim zdaniem, 5 elementu postanowień noworocznych, które mówi tylko jedno postanowienie naraz. Bo jeśli Ty swojemu ciału, organizmowi albo mózgowi powiesz, że ma rzucić palenie, zacząć uczyć się języka, zgubić 10 kg, codziennie ćwiczyć i nie wiem, co Ty tam jeszcze sobie wymyślisz, to ja na samą myśl już uciekam i Twój mózg zrobi dokładnie tak samo. A na koniec niespodzianka. Pamiętacie? Swego czasu w internecie krążył taki obrazek, gdzie ktoś pisał swoje postanowienia noworoczne w ten sposób, coś mi się tu z kamerą dzieje, przepraszam, w ten sposób, że co roku zmieniał te postanowienia, schudł na 10 kg, w następnym roku przekreślał na 5, na 3 i tak dalej, i tak dalej. To się po prostu nie uda. Za chwilę to zobaczycie i już po tym, co Wam powiedziałam, będziecie wiedzieli, dlaczego to nie mogło się udać. Dziękuję Wam za dzisiaj, a w komentarzach napiszcie mi, jakie jest Wasze postanowienie noworoczne. Pozdrawiam Was serdecznie, Marzena Śmigielska, Energy Boost.